Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na historię na szybko. A konkretnie ostatni już odcinek na temat Kazimierza Wielkiego. Omówimy m.in. dalszą ekspansję terytorialną na wschodzie i zachodzie, nową królową Polski, czy też testament ostatniego piasta na królewskim tronie. W roku 1366 Kazimierz Wielki niespodziewanie wyprawił się na Litwinów. Brak informacji co do bezpośredniego przebiegu bądź też powodu tej wojny. Nie była ona wymierzona w Kejstuta czy Olgierda, z którymi stosunki były poprawne, lecz w panującego na Wołyniu Lubarta. Polski król zdołał także zdobyć poparcie niektórych bratanków Lubarta, którzy panowali na tych ziemiach. W wyprawie po stronie Polaków udział wziął na przykład wnuk Giedymina, Aleksander Koriatowicz. Wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Kazimierz Wielki przyłączył w sposób bezpośredni ziemię krzemieniecką, zaś na innych terytoriach hołd złożyli mu litewscy książęta. Zrobił tak inny wnuk Giedymina, Jerzy Narymontowicz, który zachował władzę w Chełmie i Bełzie, stając się polskim lennikiem. Z kolei księstwo włodzimierskie otrzymał Aleksander Koriatowicz, który prawdopodobnie przeszedł przy tej okazji na katolicyzm. Lennikami Polski stali się także inni synowie Koriata, współrządzący wraz z Aleksandrem Podolem. Co zaś się tyczy Lubarta, to zachował on co prawda władzę we wschodniej części Wołynia, zmuszony był jednak obiecać Kazimierzowi Wielkiemu pomoc wojskową przeciwko jego wrogom. Miałby on także zachować neutralność w przypadku potencjalnego konfliktu z Kejstutem lub Olgierdem. Jeszcze przed zjazdem monarchów w Krakowie z 1364 roku Kazimierz wysłał do papieża suplikę. Prosił w niej o unieważnienie wcześniejszych układów, w których zrzekał się ziem należących od wieków do Królestwa Polskiego oraz o to, aby rządzące na nich książęta mogli zerwać dotychczasową zależność lenną. Tak więc pomimo przyjaznych gestów w stronę Karola Luksemburczyka, Kazimierz Wielki rozważał politykę odzyskania władzy nad Śląskiem. Mógł też planować odzyskanie Pomorza Gdańskiego. W tym samym czasie zacieśnił także sojusz z Ludwikiem Andegawenem. Układ sukcesyjny został raz jeszcze potwierdzony. Gdyby Kazimierz nie miał syna z prawego łoża, tron odziedziczyć miałby król Węgier. W 1365 roku 55-letni już polski król wziął we Wschowie ślub z córką Henryka Żelaznego, Jadwigą, przez co mocno związał się politycznie z księciem żagańskim. Pojawiła się także szansa na spłodzenie upragnionego dziedzica. Niestety pod koniec września tego samego roku papież Urban V wydał bullę, w której unieważniał to małżeństwo. Żoną Kazimierza Wielkiego wciąż technicznie była bowiem Adelaida Heska, która słała do stolicy Piotrowej ciągłe skargi na króla Polski. Po wielu prośbach Ojciec Święty zmienił zdanie dopiero w 1368 roku. W roku 1367 lub 8 zmarł pierwszy niezależny gospodar Mołdawii, Bogdan. Rządy przejął jego najstarszy syn, Laczko. Władca ten obawiał się presji ze strony Węgier, których król zamierzał przywrócić zerwaną wcześniej zależność lenną. Dla wzmocnienia swojej politycznej pozycji, wyznający obrządek prawosławny Laczko postanowił przejść na katolicyzm. Działalność misjonarską w Mołdawii prowadzili już w tym czasie polscy franciszkanie. Jeden z nich, niejaki Andrzej, został nawet biskupem nowo utworzonego biskupstwa w Serecie. Pomimo tego gospodar uznał najprawdopodobniej zwierzchność Ludwika Andegawena, nie ma jednak pewności co do tego, kiedy to nastąpiło. Tymczasem w roku 1368 na Mazowsze ruszył niespodziewany atak Litwinów, prowadzony przez samego Kejstuta. Wyrządził on spore zniszczenia, niszcząc m.in. Pułtusk. Książę Siemowit III nie zdołał zebrać swych rycerzy na czas, aby stawić czoła najeźdźcom. Wyprawa miała charakter łupieszczy i prawdopodobnie wymierzona była nie w Polskę, lecz w samo Mazowsze.
Nie ma bowiem żadnych wzmianek co do walk na ruskim pograniczu. Księstwo Pomorsko-Wołogoskie rządzone było przez Bogusława V razem z dwoma braćmi, Barnimem IV Dobrym i Warcisławem V. Barnim zmarł w roku 1365, co doprowadziło do konfliktu o władzę pomiędzy Bogusławem i Warcisławem. Ostatecznie w roku 1368 doszło do podziału księstwa. Synowie zmarłego Barnima otrzymali ziemię na zachód od Świny z Wołogoszczą i Rugią, zaś Bogusław na wschód od niej. Co zaś się tyczy Warcisława, to otrzymał jedynie niewielkie księstwo w okolicach Szczecinka. Tymczasem margrabia Brandenburgii Otto Leniwy poślubił w 1366 roku córkę cesarza Katarzynę. Przypomnijmy, iż w myśl poprzedniego porozumienia Karol IV miałby odziedziczyć jego ziemię, gdyby Otto nie spłodził syna. Małżeństwo to okazało się być bezdzietne. W roku 1367 Otto sprzedał swemu teściowi Dolne Łużyce. Jednak pomimo tego nieco później popadł z nim w konflikt. Nieposiadający sojuszników Wittelsbach szukał prawdopodobnie wsparcia ze strony Kazimierza Wielkiego. Licząc na nie, przekazał na rzecz polskiego króla najbardziej wysuniętą część Nowej Marchi z Drachimem, Czaplinkiem i Wałczem. Tak więc kolejne terytoria utracone pod koniec XIII wieku zostały odzyskane. W roku 1369 biskup lubuski uznał Kazimierza za patrona swej katedry. Oznaczało to, iż wpływy polskiego władcy na ziemiach do rzeki Odry rosły coraz bardziej. Tego samego roku zmarł siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, Bolko II Mały. Był on ostatnim niezależnym piastowskim księciem na Śląsku. Nie pozostawił syna, więc w myśl zawartego wcześniej porozumienia ziemię tę przejąć miała korona czeska. To jednak nastąpić miało dopiero po śmierci żony Bolka, Agnieszki Habsburg, która otrzymała je w ramach oprawy wdowiej. Czwarta żona Kazimierza Wielkiego, Jadwiga Żagańska, urodziła mu jedynie trzy córki: Annę, Kunegundę i Jadwigę. 59-letni władca nie doczekał się więc upragnionego syna. Jego wnuk, Kaśko, osiągnął jednak w tym czasie pełnoletność. I w 1369 roku został przez niego adoptowany. Król chciał więc uczynić z niego swego dziedzica, choć w taki sposób, aby nie łamało to porozumienia sukcesyjnego z Ludwikiem Węgierskim, które tego samego roku zostało ponownie potwierdzone. Król Węgier także nie doczekał się jednak jeszcze syna. Możliwe więc, że Kazimierz chciał, aby Kaśko miał szansę na wstąpienie na polski tron po śmierci Andegawena. Aby umocnić polityczną pozycję swego wnuka, przekazał mu w Lenno ziemię sieradzką i łęczycką. Ponadto zaaranżował jego małżeństwo z córką księcia mazowieckiego Siemowita III, Małgorzatą. Jego poprzednia żona, księżniczka litewska Joanna Kenna, zmarła bowiem rok wcześniej. Tego samego roku zmarł także książę żagański Henryk Żelazny, przez co Kazimierz utracił sojusznika na Śląsku. Niemniej wysunął on roszczenia do Byczyny, Kluczborka i Wołczyna. Zawarł także z Węgrami wymierzony w Czechy sojusz. Jakie były wielkie plany Kazimierza? Nie wiadomo, bowiem nie dane mu było ich zrealizować. W roku 1370 król ruszył na polowanie w okolicach Przedborza, podczas którego niestety niefortunnie spadł z konia. Doszło do poważnego złamania nogi, wkrótce potem pojawiła się także silna gorączka. Zdając sobie sprawę, że mogą być to jego ostatnie chwile, zapisał w testamencie swemu wnukowi dodatkowe ziemie. Kaśko Słupski otrzymać miał także ziemię dobrzyńską, sporą część Kujaw oraz Wałcz i Złotów. Kazimierz Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku w Krakowie. Jego długie, bo trwające aż 37 lat rządy, dobiegły końca. Okej, to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. I pytanie do Was, jak Wy oceniacie rządy Kazimierza Wielkiego? Czy Waszym zdaniem zasłużył on na swój przydomek, czy też nie?
Dajcie znać w komentarzach, bardzo jestem ciekaw Waszej opinii.